prosty, szybki przepis, a raczej przepisy na sok i syrop z pora. Pora najczęściej traktujemy jako coś oczywistego, ale raczej do sałatek, ale pamiętajmy, że również możemy użyć pora do zrobienia soku czy też syropu. Dlaczego to zrobić? Chociaż to mówię na materiale o właściwościach, to warto pamiętać, że pory mają bardzo zbliżone właściwości do cebuli i do czosnku. Ale przejdźmy do przepisów. Zacznijmy od syropu. Tutaj nam potrzebna jest biała część pora, liście zostawmy sobie na przykład na zupę, a tą białą część ścieramy na tarce i mieszamy z miodem w takim stosunku 1:1. To gotujemy i znowu przecieramy przez sito. I mamy w ten sposób syrop z pora. Jaki jest przepis na sok z pora? Podobny do tego przepisu na przykład na syrop z cebuli. Tą białą część pora kroimy na plastry, wkładamy warstwami do, na przykład do słoika i zasypujemy cukrem albo też miodem. I kolejna warstwa, znowu cukier, miód i tak warstwa po warstwie wypełniamy cały na przykład słoik, zakręcamy, odstawiamy na 24 godziny w takie cieplejsze miejsce i już mamy sok, czy też syrop, bo to można nazywać w różny sposób, z pora. Po co? Na kaszel, na walkę z infekcjami, na takie podobne, można powiedzieć, zastosowanie, jak na przykład używamy syropu z cebuli. Ponieważ naprawdę ten por ma szereg fajnych właściwości, podobnych do tego, co nam daje na przykład cebula. Pamiętajmy, że możliwości zastosowania pora jest bardzo, bardzo dużo. O tym też będzie materiał, ale to jest bardzo fajne warzywo, bardzo polecane i naprawdę stosujmy go, kiedy tylko możemy. Nie tylko ze względu na smak, ale też jako coś fajnego. A sok i syrop z pora, jeśli chodzi o ilości, pamiętajmy, nie przesadzajmy. I z długotrwałością stosowania, i z ilością. 2-3 łyżki dziennie przez okres kilku dni i robimy przerwę. To jest coś, co oczywiście nie będzie działało w jakiś lepszy sposób, kiedy będziemy tego używać więcej, czy też przez dłuższy czas. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.